Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Dzisiaj musimy poinformować naszego kolegę Markiza, że będzie niedługo tłuczony na piczkę. Gdzie on zwiał? A tu jest, przepraszam, ślepy jestem. No dobra, chodź tu. No, chodź. Nie pora na wątpliwości. Zadaj pytanie. Pamiętasz swoich rodziców, gdzie studiowałeś? To może za chwilę. Albo dobra, teraz. Pamiętasz swoich rodziców? Miałem 6 lat, gdy zostali straceni, ale tak, pamiętam ich, zwłaszcza mojego ojca. Pamiętam jego ciepłe dłonie, które niezwykłe okulary, które zawsze zsuwały mu się z nosa. Mamrotał cicho podczas pracy i rysował zabawne buźki w rogach swoich dzieł. Pamiętam nawet dziwną, mechaniczną mewę, którą dla mnie stworzył i która krakała jak kruk. Gdzie studiowałeś? Nie reszta arystokracji w miejskim uniwersytecie. Ale wybrałem inną ścieżkę. Niezbyt interesowały mnie ich niekończące się wykłady o wierze i patriotyzmie. Pragnąłem prawdziwej wiedzy. Więc skąd czerpałeś tę wiedzę? Pożyczyłem ją od mojego martwego ojca. Jego notatki, jego szkice. Wszystko, co udało mi się znaleźć. W końcu został oficjalnie uznany za najlepszego uniwersyteckiego naukowca w dziejach. Co właściwie stało się z twoimi rodzicami? Przecież wiesz, inkwizycja skazała ich na ogień za herezję i praktykowanie czarnej magii. Według aktów sądowych, Necronomicon opętał moich rodziców i doprowadził ich do szaleństwa. Co o tym wszystkim myślisz? Myślę, że było tam zbyt wielu ludzi, którzy chcieli pozbyć się mojego ojca. Zazdrościli mu inteligencji, sukcesu, sławy. Sam fakt jego istnienia przypominał im o ich nieistotności. Jego upadek był tylko kwestią czasu. Był skazany na zgubę. Miasto nie potrzebuje takich ludzi. Miasto potrzebuje posłusznych miernot. I masz na to jakieś dowody? Mój ból i nienawiść to moje dowody, grabarzu. Dlaczego ciągle kaszlesz? To jedna z tych chorób, które torturują pacjentów i zapewniają doktorom pełne sakiewki. Nie istnieje na nią lekarstwo. Mój ojciec też na nią cierpiał. Wynalazł to urządzenie. Wystarczy psiknąć nim sobie w usta i problemy przemijają. Inhalator. W moim świecie, w mojej ojczystej krainie, to bardzo powszechna rzecz. Mam nadzieję, że to szczęśliwsze miejsce od naszej, gdziekolwiek to jest. Prosiłem ich, błagałem, żeby pozwolili mi zanieść to do więzienia. Zapytaj jego niechęć do Alarika. Zauważyłem, że nie darzysz zbytnią przyjaźnią mistrza Alarika. Nie chcę cię urazić, ale moje stosunki z Alarikiem to nie twój interes. Nigdy mu nie wybaczę, to powinno ci wystarczyć. Co się stało z wynalazkami twojego ojca? Już nie istnieją. Wszystkie zniszczyłem. Poważnie? Dlaczego? Mogły pomóc wielu ludziom. A ilu z nich pomogło mojemu ojcu, gdy inkwizytorzy prowadzili go w ogień, umęczonego i złamanego? Nawet jego koledzy uniwersyteccy profesorowie, jego drodzy przyjaciele, nawet się nie pojawili, ani w celi ojca, ani na placu egzekucyjnym. Ale 5 lat temu oznajmili, że praca mojego ojca należą do uniwersytetu. Oczywiście sąd stanął po ich stronie, więc dostarczyłem ich wszystkie. 5 skrzyń popiołu. Dlaczego trafiłeś do więzienia? Przez wiele lat szukałem zemsty, sposobu na to, by zniszczyć inkwizycję. Być może w końcu dołączyłbym też do kultu. Ale moje przeznaczenie pokierowało mnie w inną stronę. Co się stało? Do mojego domu wdarli się inkwizytorzy i pojmali mnie. Wrócili mnie do celi. Niczego nie wyjaśnili. Powiedzieli tylko, że moja egzekucja nastąpi wkrótce i odeszli. Było nas 6 skazanych na śmierć z nieznanych powodów. Potrafisz to sobie wyobrazić? Co planujesz robić w przyszłości? Pewnego dnia wrócę i zrobię wszystko, co poprzysiągłem sobie w celi. Inkwizycja, królewska władza, biurokracja. Wszyscy oni muszą szczeznąć. Rewolucja. Przypomina mi kogoś. Żadnej władzy, żadnych oficjeli, żadnych inkwizytorów. To oznacza wojnę, przemoc, cierpienia, mnóstwo niewinnych ofiar. Czy tego właśnie chcesz? Jeśli tego wymaga większe dobro, to tak. Poświęcę tyle ofiar, ile będzie konieczne. No cóż, dzięki za szczerość. Powiedz mu o Lordzie Komandorze. Idzie, muszę cię ostrzec. Wasi wrogowie wiedzą już, gdzie jesteście. Lord Komandor z ludzkiego portu poprzysiągł, że zlikwiduje wasz obóz. Bardzo mi przykro, że muszę ci to mówić. Pozostało nam więc tylko jedno. Rozumiem, ale dokąd uciekniecie? Nigdzie się nie wybieramy. Zostaniemy tutaj i będziemy się bronić. Markizie, to absolutne szaleństwo. Nie macie szans z wyszkolonym wojskiem z górskiego fortu.
Nie po to tak wiele zrobiliśmy, żeby znów stać się bezbronnymi uchodźcami, grabarzu. Grabarzu, posłuchaj głosu Dość. Podjąłem decyzję. Nie ruszymy się stąd. Będziemy walczyć. Pozostaje tylko jedno pytanie. Czy zechcesz nam wspomóc raz jeszcze? O ile nie miałeś na myśli, że dołączę do walki, to oczywiście jestem gotów. Nie, nie myślałem o walce. Będzie nam za to potrzebna broń i fortyfikacja. Zdołasz je zapewnić? Skoro nalegasz? Nalegam. Zbuduj paliki wokół obozu. A kiedy już będzie po wszystkim, otrzymasz swoją nagrodę. No dobra. Pobijaj paliki wokół obozu. To sobie oczywiście ogarniemy. No i nawet tam sporo szczęścia toczyło. Ale widzę, że nawet na paliki, kurwa, chcecie tego szczęścia, no. 48 opołów i 24 patyki. Jeszcze raz. 48-24. Nie wiem, czy mam tyle palików. Tyle patyków, nie palików. 48. To mamy akurat. O to się nie boję. 48-48. Możemy też wywalić już powoli 3 patyki. Dużo. Od cholery. Możemy wywalić te polanka. Już na razie nam się nie przydadzą. Skąd ja wam patyki wezmę? To jest dobre pytanie, skąd ja wezmę te cholerne patyki? I to aż 24. No. Dobra, może nie będzie to aż takie trudne, jak myślałem. Ile mamy? 23. Jeszcze jeden patyk i jest git. No i dobra. I zróbmy tą palisadę. Paliki. Tyk. Powbijany, możemy już się bez problemu bronić. Jeszcze broń chyba, no. Do bronienia potrzebna jest broń. Rzeczy samej. Markizie, zrobione. Przeżające te twoje paliki. Doskonale. Nasi wrogowie dobrze się zastanowią, zanim zaatakują. Rozmawiałem z naszymi ludźmi. Większość jest gotowa chwycić za broń i stanąć do walki. Ktoś odmówił? Alaric próbował wszystkich przekonać, że mój plan jest bezsensowny i niebezpieczny. Jego zdaniem albo uciekniemy, albo zginiemy. Przeklęty tchórz. Powinienem był go przegnać dawno temu. Niszczy morale i podkopuje moją wiarygodność. Dobrze, nie chcę o tym rozmawiać. Będziemy potrzebować stojaka z mieczami. Możesz go zrobić? Mogę, ale mistrz Alaric. Proszę cię więc, abyś się spieszył. A teraz muszę wrócić do badań. Trochę mi się nie chce robić ich samemu. Może by tak kupić miecz od Konkola. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ale okej. To Konkol to niestety, ale wieczorem jest potrzebny. Wow, ile tu jest wieczorków. My możemy coś jeszcze od ciebie kupić? Chyba nie. To mi nic dużego. O, jaka palisada faktycznie jest. Dobra, stojak na miecze. Czy też potrzebuję od was szczęścia? Już sam fakt, że do palisady potrzebowałem szczęścia, to jest dziwne. Stojak na miecze. 5 mieczy i 12 szczęścia. Ja pier... Dobra. Zanim to zrobimy, potrzebujemy tak. Szkła. Szkła tu nie widzę. Więc muszę pójść wykopać piasku. Gdzie tu jest? Kopiec piasku. Mam miejsce? Mam. Wykopmy trochę tego rzecznego piasku. Ta szkła się przyda. Dobra, tyle wystarczy. Zróbmy sobie trochę szkła. Tyle będzie chyba git. No, będzie git. I dobra, niech to sobie na legalu się robi. I tak, ogólnie już wiem chyba, jak wykorzystać, jak zrobić tak naprawdę
Jak zdobyć? O, to bardziej. Jak zdobyć nasze krążki cebulowe? Tylko tu jest pewien problem, bo potrzebujemy brązowej cebuli. A ja jej nie mam. Zobaczymy, czy rolnik przypadkiem je sprzedaje. Byłoby bardzo dobrze, jakby sprzedawał. Różnie to może bywać. Brązowa cebula jest. Mamy. Up. Jeszcze jest. Mały chłopiec rysuje na ziemi uśmiechnięte twarze. Podchodzi do niego dwóch inkwizytorów i coś mu mówią. Biega do domu. Rolnik wychodzi z domu i zaczyna głośno kłócić się z gośćmi. Od czasu do czasu wskazują pobliskie okno. Rolnikowie w końcu zawidły i staje przeciwko nim. Inkwizytorzy szybko odchodzą. Jak pojawia się blada, wychodzona kobieta. Wygląda na śmiertelnie chorą. Rolnik obejmuje ją delikatnie, uspokaja i prowadzi do środka. No to chodziło o jego żonę faktycznie. Dobra, czy osioł tutaj sobie już jedzie? On nie jedzie. Chyba nie jedzie. Chyba czeka. Miał nas umówić na spotkanie z Karolem. On chyba naprawdę czeka. Nie, no jedzie. Nie teraz. Chyba, że Karol tam jest. Ale chyba nie. No oczywiście, że go nie ma. Panie Karolu? Zatrzymaj pan... A jednak jest! W końcu, wampir Karol. Ten, który ujawni wszystkie sekrety. Zawsze wiedziałem, że pewnego pięknego dnia zaczniesz ciąć też żywych. Mam nadzieję, że wystarczyło ci rozumu, żeby pozbyć się wszystkich świadków porwania. To wampir, a ja go zaraz przesłucham. Masz coś przeciwko? Zupełnie nic, miłej zabawy. No właśnie. Gdzie jestem? Ktoś ty? Podpiszę, co zechcesz. Przyznam się do wszystkiego. Tylko nie rób mi krzywdy. Pójdzie łatwiej niż myślałem. Dobrze to słyszeć. Powiedz mi zatem wszystko, co wiesz o kobiecie w czarno-złotym płaszczu. Nic nie powiem. Co? Możesz mi torturować, nawet zabić, ale to moje ostatnie słowo. Ale właśnie powiedziałeś. Grabarzu, wybacz, ale nie zniosę tego. Naprawdę nazywasz też nad przesłuchaniem? Przestań robić z siebie durnia i znać jakiegoś zawodowca. No dobrze. Pasterz na pewno chętnie mi pomoże. Znów do pasterza. Dobra. Pasterz jest na północy, z tego co pamiętam. Jest nawet tutaj chyba gdzieś. Ja już nawet pamiętam ich miejscówki. Po tylu godzinach gry ogarniam. Poproszę o pomoc z Karolem. Jeśli nie jesteś zbyt zajęty, czy mógłbyś pomóc mi przesłuchać wampira? Czemu nie? Nie ma nic złego w pomocy pełnego ambicji łowcy nieumarłych na początku jego kariery. Pełnego ambicji łowcy nieumarłych? Ach, chyba się nie zrozumieliśmy. Nie wstydź się. Wiem, że zawsze o tym marzyłeś. Tak jak ja za młodu. Wiem, co chcesz poprosić. Tak, zostanę twoim mentorem. Ale... A twoją pierwszą lekcją będzie przesłuchanie wampira. Poznaj sekretną taktykę bractwa. Ty będziesz złym przesłuchującym, a ja... Tę taktykę. Ty będziesz dobrym. Jesteś jakimś głupcem, uczniu? Ja będę bardzo złym przysłuchującym. No nieźle. Przypomina to salę wypoczynkową bractwa. Czy ta czaszka to trofeum z pola walki? Czaszka? Nie, to tylko ozdoba. Ozdoba, którą prosiłem, żeby przestała puszczać oczko. Oj. Próbujmy na początek czegoś potwego. Powinienem mieć tutaj gdzieś trochę czosnku. O, jest. Patrz i podziwiaj, mój uczniu. To twoja ostatnia szansa, wampirza nasienie. Będziesz gadał? Nie ma mowy. Dobrze, więc rozpocznijmy. Uczniu, weź główkę czosnku i ją zjedz. Co do diabła? Znowu? Chyba sobie żartujesz. Zjedz ją natychmiast. To rozkaz. Aaa! Dobrze, teraz pochyl się nad wampirem i zrób wydech. Dobrze. Jak, będziesz gadał? Nie! Doskonale, musimy zatem zwiększyć siłę zapachu. Uczniu, zjedz jeszcze dwie. Na Boga, nie dam rady więcej, spróbujmy czegoś innego. Dobrze, czas na moją ulubioną technikę. S-Mold. O, ma miłości, oczy masz jak buraki. Ach, to nie do zniesienia.
Ach, przestań śpiewać, powiem! Wszystko powiem! Już? Pieniądz z ciebie! Czy kobieta w czarno-złotym płaszczu naprawdę jest królową wampirów? Nie. Wiadomo, a ja jestem sułtanem Guli. Oczywiście, że nie, wampiry są anarchistami. Czemu dla niej pracowaliście? Mieliśmy umowę. My zrobimy, czego ona chce, a ona zaś wyleczy z nas żądzę krwi. Ale zamiast tego zniszczyła cały nasz klan. Wszystkich moich braci. Teraz z nas zmieniło się w szczęki, kiedy pierwszy raz spróbowaliśmy zabić czwartego grabarza. Powiedziałem moim braciom, że to zły znak i że powinniśmy przerwać z nią współpracę, ale nie posłuchali. Kim była ta kobieta? Kto wie? Nic nam o sobie nie powiedziała, choć ewidentnie była potężną czarodziejką. Nie pochodziła z naszego miasta. Mówiła, jakby była przyzwyczajona do władzy i używała staroświeckich słów. Poza tym ewidentnie miała poważne problemy psychiczne. Opowiedz mi o rytuale na mglistym czasowisku. Potężna czarna magia. Miała zabić czwartego grabarza. O ile mi wiadomo, udało się. Rytuał został ukończony, a potem doszło do wielkiego wybuchu i grabarz zginął. Niesamowite. To jest właśnie odpowiedź. Zabiła grabarza, żeby obudziła się prastara klątwa. Uziłem się wtedy trochę na ten rytuał, ale to ocaliło mi życie. Co masz na myśli? Widziałem wszystko, bo ukrywałem się w krzakach. Był tam szpieg, kobieta o rudych włosach. Nasza pani kazała moim braciom ją zabić, więc to zrobili. Ale kiedy podeszła do jej ciała, stało się coś niesamowitego. Krzyknęła. I jaki to był dziwny krzyk. A potem spaliła ich wszystkich żywcem. Zabiła wszystkich moich braci, którzy wykonali tylko jej polecenie. Nie mogłem im pomóc. Tak się strasznie bałem, że nic już nie pamiętam. Tylko tyle, że biegłem i biegłem. Ta szpieg, ruda kobieta. Znam jej całą rudą kobietę. Może ocalała. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Możesz odejść. Naprawdę? Mogę odejść? Na pewno? Cio. To jest dzień chyba. Łańcucha, właśnie. Czy ja dobrze słyszałem? Nazwałeś mnie ozdobą? Słuchaj, Mietek, proszę cię... przeproszę cię uniżenie, ale nie teraz. Naprawdę bardzo się spieszę. Przeproszę? Stary, nie rozumiesz, to świetny pomysł na biznes. Mógłbyś pokryć mnie złotą farbą i sprzedać na rynku w mieście. A ja po prostu bym tu wrócił, jak nabywca wyjdzie z domu. Można by to zrobić raz za razem. Zarobimy kupę forsy. Och, Mietku. Czy mnie czosnek trzyma? No właśnie, dobra. Chodźmy do naszego Hordryka. Wyczuwam cebulę. To moje ulubione warzywo. Dzięki cebuli kręci się mój interes. Jak to? Podaję cebulowe krążki i tosty. Nie od nich w gardle, więc klienci przepijają je piwem. To fantastyczne połączenie. Jeśli lubisz cebulę, pomogę ci pokazać, jak przyrządzić parę dań. Ale pamiętaj, smakują najlepiej w połączeniu z piwem. No właśnie, mamy wszystko. Wszystkie techniki zgotowania. Full. Full. Totalnie full. Gdzie jest łańcucha? Łańcucha jest tu. Pani łańcucha. Co do rytuału na mglistym przedstawisku. Łańcucho, czy to ty byłeś kiedyś na mglistym przedstawisku? Na przykład 30 lat temu? Co za dziwne pytanie, grabarzu. Nie jest aż tak dziwne. Odpowiedz tak albo nie i już. Słuchaj, kto pozwolił ci mnie przesłuchiwać? Zadałem tylko pytanie, ale sądząc po reakcji, odpowiedź brzmi tak. Możesz sobie myśleć, co chcesz, grabarzu. Daj mi spokój, to już. Łańcucho, nie chciałem cię obrazić, chciałem tylko wiedzieć. Daj mi spokój. Zdaje się, że to łańcucha jest tą kobietą o rudych włosach. Muszę spróbować jeszcze raz. Ona coś wie. Przeproś. Łańcucho, przepraszam, że byłem niegrzeczny, ale muszę rozwiązać tę zagadkę. Widzę, że nie czujesz się z tym dobrze, ale proszę, zaufaj mi. Obiecuję. Nie pozwolę, żeby stało się coś złego. Łańcucho, proszę. Próbuję powstrzymać prastarą klątwę. Łańcucho, to ogromnie ważne. Ta kobieta w czarno-złotym płaszczu zabiła czwartego grabarza i obudziła klątwę. I tylko ona może ją zatrzymać. Ja nic nie wiem, grabarzu. To kłamstwo. Nie mogę ci pomóc. Ale czemu? Bo nie chcę przyczynić się do śmierci mojej siostry. Klotyldy? Ale kto miałby chcieć ją zabić? Wszyscy. Mieszczanie, wieśniacy, nawet Koradryk. Jeśli dowiedzą się, co zrobiła... Co zrobiła? Że co? Łańcucho! Łańcucho! Zaczęła opowiadać historię. Muszę ją nakłonić, żeby mówiła dalej. Może Horadek będzie wiedział, gdzie jej szukać.
Rodryku, gdzie zwykle udaje się twoja żona, kiedy się zestresuje? Zazwyczaj nigdzie nie idzie. Po prostu rzuca we mnie ciężkimi przedmiotami. Ale możesz poszukać jej gdzieś na wybrzeżu. O matko. Gdzieś na wybrzeżu. Musimy jeszcze iść do Konkola i zdobyć miecze. Bo mi też ich nie chcę kuć samemu. Dobra, wybrzeże jest na wschodzie. Gdzieś na północnym wschodzie pewnie, nie? Ta skrzynia sobie leży, widzę. I gdzieś tu jest wybrzeże. Ale nie widzę o, jest mi trochę, dobra. Łańcucho, co zrobiła twoja siostra Klotylda? Wszystko to, o czym mówiłeś. Zabiła czwartego grabarza i obudziła klątwę. Co? Czyli to Klotylda była kobietą w czarno-złotym płaszczu? Ale to niemożliwe. Klotylda to niegrzeczna stara wiedźma. I nie mogła nakazać im, żeby cię zabiły. To moja wina, grabarzu. Wszystko to stało się przeze mnie. Porzuciłam swoją siostrę, gdy potrzebowała mnie najbardziej. Zdradziłam ją jak inni. Cieszyłam się szczęśliwym życiem z Hradrykiem, podczas gdy Klotylda pogrążała się wśród bagien w szaleństwie z samotności i rozpaczy. A gdy po wielu latach znowu się spotkałyśmy, odkryłam, że moja siostra stała się potworem. Mów dalej. Opętał ją mrok. Dostała obsesji na punkcie marzeń o krwawej zemście, marzeń o unicestwieniu całego świata. Wyrzuciła mnie ze swojego domu, ale ja nie odeszłam. Po prostu nie mogłam się z tym pogodzić. A gdy udała się na trzęsawisko w sekrecie, poszłam tam za nią. Tak, rozkazała swoim wampirom, aby mnie zabiły. Ale tylko dlatego, że mnie nie rozpoznała. Jakąś jej część wciąż mnie kochała, jestem tego pewna. To wyjaśniało jedno. Gdy zobaczyła, że wampiry zabiły jej siostrę, Klotylda wściekła się i unicestwiła je. Jak udało ci się przetrwać? Dzięki magii. Trzęsawisko ją wzmacnia, to dlatego Klotylda wybrała to miejsce na swoje rytuały. Wróciłam do domu Klotyldy i... I? Ujrzałam ją, żałosną i oszalałą, czołgającą się wśród pustych butelek po miksturach. Próbowała się zabić. Nie udało się jej. Ale nieodwracalnie uszkodziła sobie umysł i pamięć. Co zrobiłaś? Nie mogłam znowu jej porzucić, więc postanowiłam się nią zapiekować i dochować jej sekretu. Kto o tym wie poza tobą i mną? Nikt. Zabiliby ją. Gdyby dowiedzieli się, że sprowadziła na nas prostą klątwę. Muszę porozmawiać z Klotyldą. Zaklinam cię na prawdopodobnego boga, grabarzu. Nie mów o tym nikomu. Wszystko, co się stało, to moja wina. Nie jej. No, to się dowiadujemy sporo. Panna Wdzięczka pływa w kryształowo czystej wodzie. Co za piękny widok. Wagner obserwuje Pannę Wdzięczkę z pobliskich krzaków. Prawie naga wraca na plażę. Wagner bierze głęboki wdech. I pełen inspiracji zaczyna pisać poemat. Dobra, idziemy do Konkola. Tu jest nasz cygan. Ja chcę zbadać to, ej. Młody astrolog i cyganka całują się przelotnie, po czym on odchodzi. Pojawia się cygański baron. Odpycha kobietę, wyciąga nóż i biegnie za astrologiem. Młoda cyganka wykrzykuje coś i wskazuje na swój brzuch. On zrywa jej naszyjnik i ją policzkuje. Ona zaś upada i zaczyna płakać. Niedobrze. Przykre. Znaczy... Dobra, nieważne. To jest YouTube. Handluj. Kupmy od ciebie te cholerne miecze. Raz... Tylko raz? Żartujecie sobie. Nie mogę od ciebie kupić więcej? Are you fucking kidding me? No kurde, bez jajec. To czyli i tak muszę sam zrobić te miecze i tak. No dobra. Skoro muszę. Nie mam patyków. Tak to wszystko będę już miał. No dobra, kopalnia. Tutaj być może gdzieś jeszcze będą patyki. Chyba nawet blisko jest z tego przejścia.
tyczki, pumyczki. Tylko i tak nie będziemy mieć, kurczę, szczęścia. Tak nie będzie szczęścia naszych tutaj koleżków. Tam coś w ogóle jest. Bo to jest miejsce z węglem, no to wiele tłumaczy. No, nie rób mi czegoś takiego. Jeszcze cztery miecze. Dobra. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. No i mamy wszystko w teorii. Mamy też szkło wrajeczego. Tam trochę tego szkła było potrzeba. No ale to też nie przeszkadza. 30 możemy odłożyć. Była tam jeszcze potrzebna na pewno skóra. I coś jeszcze. To gdzie ja mam skórę? To jest dobre pytanie. Na pewno nie tu. Na pewno nie tu. Tu? Tu. Dwa skóry. I coś jeszcze było potrzebne. Kostnica. No ciałko to... No dobra, niech sobie tutaj leży. Musimy to jeszcze naprawić. Trzy proste części, okej. To też zrobimy. Bez jakiegoś większego problemu. Butu. Złom. Teraz dwa, trzy. Naprawmy to, bo tego DLC jeszcze nie ruszyliśmy nawet. Z chęcią bym się dowiedział, o co tu chodzi w ogóle. Dobra, naprawmy to. Rany. Ten warsztat napełnia mnie głębokim i pierwotnym strachem. Rzeczywiście jest w nim coś przerażającego. Mam nadzieję, że kiedy przyjdzie nas pora, będziemy wyglądać o wiele lepiej. Przepraszam, rozkojarzyłem się. Celem tego warsztatu jest uzdrowienie duszy. Wymaga duszy dotkniętej grzechem i organów o różnych właściwościach. Dlaczego organów? O ile rozumiem, pochłaniają one grzechy duszy. Jest napisane, że każdy grzech wymaga własnego organu. Ja też nie wiem dokładnie, co to znaczy. Co byście ze mnie zrobili? Właśnie nie wiemy. Człowiek rodzi się czysty, ale nie może powstać czysty do samego końca. Z drugiej strony, aby było prościej, sama dusza staje się nieczysta w naszym ciele. I ogólnie jest zanieczyszczona przez określone części ciała. Na szczęście dla duszy proces ten jest odwracalny przez odwrócenie sił wywieranych przez organy. Może w ogóle nie powinniśmy go wypuszczać. Mógł po prostu siedzieć tam na zawsze. Nie bierz tego do siebie. Przecież długo siedział tam w samotności. O Boże. Też możemy to naprawić. 5 prostych, 4 gwoździe. 5 prostych, 4 gwoździe i pasta. No dobra. Ja mam w ogóle miejsce? No tak niezbyt. 5 prostych i 4 gwoździe. 4 gwoździe zrobimy bez problemu. I pasta polerska. To też powinno być bez problemu. No jednak problem lekki będzie. Kurde, nie mam oleju. Gdzieś olej był. Być może i pasta polerska gdzieś była. W miebniku to ja nie wiem, gdzie to jest. W tym miebniku to ja nie wiem, co jest. To możemy zostawić. To też możemy zostawić. No dobra. Gdzie nie ma pasty? No nie ma. No nie ma. Tu było świec w pochówku jeszcze chyba. Ono jest. W ogóle zobaczmy, czy te krążki cebulowe, one coś nam dają więcej? Pragnienie piwa. Piwo smakuje o wiele lepiej. Efekt po użyciu 12-24. No nie ma. Nie ma.
Pracownia alchemiczna. Tutaj chyba zostawiliśmy jeszcze jakieś rzeczorki. Sprawdzę to najpierw. Cebula oczywiście jest. Pasta poleska też jest, dobra. Gwoździe mamy, wszystko mamy. Naprawić też mamy co? Kostnica. I naprawmy ostatni z rządów. Zrobione. Szczerze mówiąc, każda konstrukcja wydaje się bardziej skomplikowana niż poprzednia. Jak dla mnie to gigantyczny kocioł. Według mnie mechanizm wygląda jak maszyna parowa. Nonsens, i co jeszcze? Ma ruszyć z własnej siły? Albo jeszcze bardziej absurdalna propozycja polecieć? Hehe. Nie ma szans, żeby to urządzenie poleciało. Więc po co ono jest? Jakie jest jego zastosowanie? Celem jego jest odprowadzenie oczyszczonych dusz do krainy umarłych, do której należą. Aby załagodzić konsekwencje naruszenia starożytnej umowy i tyle. O to właśnie chodzi. O tym właśnie mówił Śmieszek. Wygląda na to, że nie kłamał. W każdym razie najważniejsze jest to, że pomaga ci ono w twoim przedsięwzięciu, prawda? Tak, spróbujmy je otworzyć. No właśnie. Portal dusz. Rozumiem, że tutaj mamy jeszcze inne rzeczy do zrobienia. Tutaj z nim nie możemy pogadać. I z nim też nie. No dobra, mam inny pomysł. Chodźmy do obozu, zobaczmy ile tam zostało nam tych rzeczorków. 5 na 14. Teoretycznie moglibyśmy zeskipować to. Bo potrzebujemy 12 aż. To jeszcze 4 opoły. 4 opoły. Które są tu. No i się prześpijmy. Przekimajmy dupsko. Dobra, ja chyba do was wrócę po prostu już jak to ogarnę. Więc widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, wróciłem już do was. Więc tak. To jak najwyżej już możemy zrobić. Bo widzę, że już tutaj się ich szczęście naprawiło, więc zróbmy to. Zróbmy ten stajaczek na miecze. No i posprzątałem ten pierdzielnik przy okazji, kochani, który zrobiłem w skrzynkach. Wszystko sobie posegregowałem, wszystko tam sobie powywalałem. I ogólnie jest spoko. Spoko luz. Dobra, chodźmy do Markiza. Jesteś Markizie, tu jesteś Markizie. Miecze gotowe? Doskonale. Nasi ludzie doskonale badają już patykami. Teraz potrenować z mieczami. Jeśli zaś chodzi o mnie, studiowałem księgi poświęcone sztuce szturmów. Wkrótce będziemy gotowi. Jak jeszcze mogę pomóc? Ich jedyną szansą na przełamanie naszej obrony jest atak z zaskoczenia. Możemy wyeliminować to zagrożenie. Masz na myśli wieżę obserwacyjną. Zgadza się. Zbuduj ją, a załoga górskiego fortu nic nie wskóra. Nic a nic. Wieża. A niech to. Możesz uznać, że ta wieża jest już wybudowana. Właśnie. I znów będziemy huk wie ile czekać. Jezu, wiecie co? To DLC byłoby fajne. To DLC byłoby fajne, gdyby nie to, że musimy cały czas, kurwa, czekać na ich szczęście. Jakie to jest irytujące. To jest tak irytujące. 12 belek, 18 opołów. No to jest easy. To jest easy. 12 belek. 12 belek, 18 opołów. No to jest, dla mnie to jest naprawdę w tej chwili nie problemem żadnym. No i co? I muszę, kurde, czekać nie wiadomo ile. No to jest trochę słabe. To jest trochę słabe. Więc może przy okazji zróbmy jeszcze... Weźmy trochę cebuli. Bo tu widzę, że jest lekki pieprznik, jeżeli chodzi o to. Znaczy, w sumie ja tej cebuli nie muszę brać. Ale okej. Okay. Muszę jej brać, bo mogę ją zrobić tu po prostu. To korzysta z naszych wszystkich sprzętów, więc luz. No i skończyły, ogólnie patrzyłem jeszcze do naszego baru i skończyły nam się już w ogóle alkohole. Więc no, taki jest problem. Niestety, że nie mamy już w ogóle nic a nic alkoholu. Widzę, że zombiaki zaczęły pracować, to dobrze. Zaczęły już pracować, to dobrze. Zombie na dole pewnie też już sobie tam chodzą, powolutku. Musimy jeszcze iść do kupca, bo jestem ciekaw, on ma nam coś do powiedzenia.
Dobra, pod martwym kuniem. Kupiec ma nam coś do powiedzenia. No coś tam ma. Witaj, jak ci się wyjdzie z nowym tytułem? Nędznie. Król przywykł do jedzenia obrzydlistw. I nawet mu to nie przeszkadza. Boję popracować nad jego dobrym smakiem, ale łatwo nie będzie. Jeśli masz tyle pracy, to co tu jeszcze robisz? Moja nowa praca to spory prestiż, ale niskie zarobki. Na okładkę mój wspaniały brat jest po uszy w długach. To na rodzinę spada obowiązek, by mu pomóc. Nie ma dla mnie wytchnienia. Lepiej pohandlujmy. Właśnie. Ale ty nie masz nic mi na sprzedanie już tak naprawdę. Lipton. 4 golda to wpadło. No widzę, że tutaj mamy co do roboty. Ogólnie, jeżeli chcielibyśmy to jeszcze handlować, chcielibyśmy więcej tych skrzynek porobić, tych skrzynek mnóstwo tutaj. Naprawdę mnóstwo. No to właśnie tak jak wam mówiłem, no mamy co robić w teorii. Troszeczkę nie chce mi się bawić w ten Save Soul dodatek, bo jest dla mnie już w tej chwili zbędny. No myślę, że jeszcze z jeden odcinek z tym zrobimy. Ale chciałbym przy okazji jeszcze spróbować w tym odcinku, przynajmniej zrobić z tą wieżą obserwacyjną, żeby ona już była, żebyśmy zakończyli ten dodatek, więc... No moi drodzy, no wrócę do was znów ponownie za chwilę. No i dobra, znów jestem z wami. Mogę zrobić wieżę obserwacyjną. Pyk. Przysięgam, że jeżeli znów będzie coś jeszcze do zrobienia... to się zirytuje. To się zirytuje, bo w sumie będzie to głupota mega. Nie zbieraj tego. Rób to i tyle. Bo ile można? Ile cholera można? Dobra. Kłybus jest idealny. Twoja wieża obserwacyjna jest taka ładna. Zauważyłeś jej piękno? Nie jest najgorsza, ale nie nazwałbym jej szczególnie piękną. Coś więcej niż wieża. To symbol. Symbol wolności. Symbol sprawiedliwości. Powiedział, został ukończony, przyjacielu. Lord Komandor nie zdołał już przełamać naszej obrony. Zrobiłeś o wiele więcej niż od ciebie oczekiwaliśmy. Oczywiście ta nagroda, na którą złożyliśmy się dla ciebie wszyscy, jest właściwie niczym w porównaniu z twoimi wysiłkami. Ale mam nadzieję, że nasza wieczna wdzięczność wyrówna różnicę. Cóż, wdzięczność w połączeniu z rzeczami namacalnymi jest lepsza niż sama wdzięczność. Przygotowałem też przemówienie na taką oka... Chwila, coś jest nie tak. Markizie, Markizie, straszliwe wieści. Co? Mów szybciej. Ogromna grupa żołnierzy z miasta, cała armia, właśnie wkroczyła do górskiego portu. Nie mam mowy, abyśmy odparli taki atak. Mistrz Arik miał rację, musimy uciekać, zanim będzie za późno. Słyszę, co mówisz, ale przez jakiś czas zachowaj to dla siebie, proszę. Nie chcę, by wybuchła panika. Potrzebuję odrobinę czasu, aby to przemyśleć. Musi być jakieś wyjście. To nie może być koniec. Nie może. To wszystko. To nie może pójść na marne. Grabarzu, masz jakieś pomysły? Obawiam się, że... Zostawcie mnie obaj samego. Proszę. Muszę pomyśleć. Muszę się skupić. Musi być jakieś wyjście. Wątpię, aby potrzebował mojego współczucia. Lepiej zostawię go na razie samego. Czym ja wam jeszcze mogę pomóc w sumie? Nie wiem. Mogę coś jeszcze wybudować? Nie mogę. Może do mistrza Alarika trzeba zajrzeć. O zabójcy czwartego grabarza. Znalazłem tę kobietę, mistrzu Alariku. Kobietę odpowiedzialną za powrót prastarej klątwy. To cudowna wiadomość. Musimy natychmiast działać. Sytuacja w mieście pogarsza się z każdym dniem. Więc kim ona jest i gdzie? Niedaleko stąd to Klotylda, stara wiedźma z Bagien. Słyszałem o niej. Jesteś tego pewny? Dlaczego zrobiła coś takiego? Jej siostra powiedziała mi, że Klotylda oszalała z samotności i postanowiła zniszczyć świat. To brzmi niedorzecznie. To nie może być cała prawda. Dowiedzmy się wszystkiego bezpośrednio od niej. Obawiam się, że to nie będzie takie proste. Jej pamięć została nieodwracalnie uszkodzona. Nie liczyłbym na to, że coś sobie przypomni. Coś, co wydarzyło się 30 lat temu. Muszę zobaczyć ją i usłyszeć osobiście. Klotyldo! Klotyldo! O, grabarzu! Ale żeś mnie przestraszył. Myślałem, że to wyjące gule. Gule nie istnieją, Klotyldo.
Pozwól, że przedstawię ci mistrzowi Alaricowi. Szanowna pani Klotyldo, przepraszam za najście o tak późnej porze, ale przychodzimy z bardzo ważnym i osobistym pytaniem. Ważnym i osobistym? O, mistrzu Alaricu, nie spodziewałam się. Jako ostateczna kobieta muszę ci odmówić, ale... Obawiam się, pani Klotyldo, że... Och, zostawmy te sergiele. Mów mi, Klociu, mój drogi. Powinien był się tego spodziewać. Klotylda jest zawsze pełna niespodzianek. Ech, Klotyldo, jesteśmy tu, aby zapytać cię o... Nie, to ja muszę zapytać. Czy chcesz, bym była twą bezbronną sarenką, mój cudowny Alaricu? Czuję, że możesz oprzeć, że nie możesz oprzeć się pokusie, by pochwycić mnie i zabrać do swojego legowiska, mój straszliwy tygrysie. W porządku, mam tylko jedno pytanie. Czy pamiętasz cokolwiek o prastarej klątwie lub czwartym grybarzu? Nie, ale przypominam pasją chwilę naszego pierwszego spotkania zapamiętam na zawsze. Porwanie o północy, jakie to romantyczne, jakie zmysłowe. Moje serce jest twoje na wieki, mój ty... No. Proszę wybaczyć, pani Klotyldo. Potrzebujemy chwili dla siebie. Hej, co przed chwilą zrobiłeś? Odebrałeś jej głos? Nie, sprawiłem, że nie słyszymy głosu tej kobiety. Tymczasowo. Nadmierna afektacja wobec osobników przeciwnej płci to główny objaw rozległej utraty pamięci. Miałeś rację. A jeśli nie pamięta, w jaki sposób sprowadziła na świat klątwę, to raczej nie będzie też pamiętała, jak ją powstrzymać. Czy jesteś pewny, że tylko osoba, która przywołała klątwę, może ją przełamać? Oczywiście. Prawdopodobnie Bóg powiedział tak mi i moim braciom. Musimy się po prostu pogodzić z porażką, grabarzu. Chwila. Może jesteśmy w błędzie. Może to nie Klotylda sprowadziła na świat klątwę. Odwróć uwagę na kilka minut. Czekałam na tę chwilę. Całe życie. Mężczyzna moich snów. Mam już nawet wybraną sukienkę na tę okazję. O, wspaniale. Mogę ją zobaczyć? Mam ją na sobie. A może już rozebrałeś mnie wzrokiem i wyobrażasz sobie, że jestem naga? Klotyldo, ten czarno-złoty płaszcz, który trzymam, należy do ciebie? Tak, to mój płaszcz. Nie lubię go i nigdy nie noszę, ale jeśli ci się podoba, to mogę go do ciebie włożyć na naszym jutrzejszym ślubie. Mistrzu Alaricu, porozmawiajmy na chwilę. To jej płaszcz. Potrzebujesz jeszcze jakiegoś dowodu? Nie powinniśmy się jeszcze poddawać. Mam pomysł. Jej amnezja nie jest całkowita. Może udałoby się uzyskać wspomnienia Klotyldy. Mam przepis na miksturę pamięci. Możemy prosić Klotyldę, aby użyła jej na tym płaszczu i... Mikstura nie zadziała. Magia płaszcza jest zbyt potężna. Widzę jego aurę, jest bardzo jasna. Takie artefakty są dziełem prawdopodobnego Boga. Może jakieś zaklęcia, mikstury, rytuały. Musi być jakiś sposób. Tak, istnieje pewien sposób. To czarna magia, ale czy jesteś na to gotowy? To wyjątkowe okoliczności. Tak, jestem gotowy. Co proponujesz? Nielegalne i niebezpieczne zaklęcie wykorzystywane przez Inkwizycję, gdy heretycy odmawiają współpracy. Wentrujemy najgłębsze poziomy jej umysłu i przywrócimy jej wspomnienia, wydobywając je z głębin. Ale musisz wiedzieć, że będą to dla niej tortury. Jeśli nam się nie uda, utraci resztki swojej tożsamości. Niewykluczone, że zginie. Nie podoba mi się to, ale czy mamy jakiś inny wybór? Ty się zgadzasz. Wybacz nam, Klotyldo. Musimy to zrobić. O czym ty mówisz, mój drogi? Zdecydowanie nie mam nic przeciwko poślubieniu tego zniewalającego... Śpi, Klotyldo. Śpi. To jej brakujące wspomnienie. Ruszaj. Musisz połączyć jej wspomnienia z odpowiadającymi im bytami. To brzmi skomplikowanie. Im więcej połączeń przywrócisz, tym większe szanse na to, że Klotyldo odzyska pamięć. Klotyldo? Czy możesz coś powiedzieć? Wspomnienia. Są zagubione we mgle. Sprowadź je do domu. Ona jest najwyższą kapłanką prawdopodobnego Boga. Należy do niej wszystko. Jej moc jest nieograniczona. Jej wola to prawo. Ona została zdradzona. Jej świat legł w gruzach. Jej lud odwrócił się od niej. Gardzą nią. Zniszczyli wszystko, co było jej drogie. Jej apostołowie, jej przyjaciele, jej siostry, jej Bóg wszyscy ją opuścili. Ona czuje tylko ból i żądzę zemsty. Klotylda chyba.
Dobra odpowiedź. To wspomnienie powraca na miejsce. Clotylda napełnia to czarną magią dzień i noc, nie jedząc i nie śpiąc 170 lat rzędu. Zakręcie po zakręciu. Rytuał portulale. Rytuale. Coraz mroczniejsze i straszniejsze. Śmierć to za mało. Wrogowie Clotyldy muszą cierpieć. Tysiące ofiar to za mało. Ludzkość musi zostać unicestwiona. Jednak każdy nowy pomysł Clotyldy to za mało, więc kontynuuje swoje dzieło, zapisując w tym kolejne wersety. Necronomicon. Dobra odpowiedź. To wspomnienie powraca na miejsce. Niekontrolowalny, nieodwracalny, niepowstrzymany chaos. Jedyna rzecz, której pragnie Clotylda. Nieprzeliczone hordy nieumarłych, mordujące mężczyzn, kobiety i dzieci. Tego właśnie pragnie Clotylda. Powstrzymuje to tylko prastary pakt. Clotylda musi znaleźć sposób na złamanie paktu. Wtedy to powróci. Jeszcze raz. Dobra, nieprzeliczone hordy nieumarłych, mordujące mężczyzn, to tak. Dobra, wiem co to jest. Ta stara klątwa. Dobra odpowiedź, to wspomnienie wraca na miejsce. Pogardzane wrzutki gotowe zrobić wszystko, by pozbyć się swoich problemów. Tak łatwo nimi manipulować, wystarczy dać im nadzieję. To oni gromadzą dla Clotyldy informacje. To oni na polecenie Clotyldy porwali, torturowali i skazali kapłana. To oni zabijają na polecenie Clotyldy. Wszystko w zamian za niewielką obietnicę, której Clotylda i tak nie zamierza spełnić. Wampiry. Dobra odpowiedź, to wspomnienie powraca na miejsce. To on podpisał pakt, egzekwuje go. Jest bardzo niebezpieczny. Ale może też być przydatny. On wie wszystko. Wampiry zmieniają go w jednego z nich, a potem torturują, podając mu niewłaściwą grupę krwi. Kapłan w końcu pęka. Mówi im wszystko. Grabarz jest gwarantem paktu. Clotylda musi zabić grabarza. Wtedy prastara klątwa powróci. Kapłan nie jest już potrzebny. Mistrz Alaric. Dobra odpowiedź, to wspomnienie powraca na miejsce. On jest kluczem do zerwania paktu. Musi umrzeć. Czarna magia na niego nie działa. Chroni go moc prawdawnego boga. Zasadzka wampirów też na nic się zdała. Zmieniły się po prostu w szczęki. Clotylda wie, że użyje on prawdawnego portalu. Opracowuje więc potężny rytuał. Zakręty w tym rytuale portal nie spełnia jego woli. Zabija go. Marty grabarz. Dobra odpowiedź. Wzmacnia ono wszelką magię. To idealne miejsce na takie rytuały. Wampirom nakazano pomoc. Pozostaną tu na zawsze. Nic nie może przerwać rytuału. Wielki wybuch jest nieunikniony. Czwarty grabarz umrze. Gdy rytuał już dobiega końca, Clotylda dostrzega szpiega. Wyzywa wampiry, aby rozprawiły się ze świadkiem. To miejsce zawsze chyba miało zostać czyimś grobem. Mgliste trzęsawisko. Dobra odpowiedź. Mimo bólu, jaki zadała Clotyldzie, ta wciąż ją kocha. Jest jedyną dobrą rzeczą, jaka pozostała w życiu Clotyldy. Clotylda wie, że ją zabiła. Krzyk, ogień, rozpacz, śmierć. Bez pamięci, ale ocalała. Łańcucha. Dobra odpowiedź. Clotylda wypija jedną potężną miksturę po drugiej, mając nadzieję, że poniesie śmierć. Jej umysł nie jest w stanie znieść bólu. Rozsypuje się. Clotylda odpływa w nicość. Kiedy Clotylda się budzi, pozostaje przy niej tylko niewielka część jej umysłu. Jej prawdziwa tożsamość przepadła na zawsze. Nie ma sposobu, aby ją odtworzyć. Clotylda musi więc żyć w takim stanie. Amnezja. Dobra odpowiedź. Musimy wracać natychmiast. Za kilka sekund umrze. Dobra robota, grabarzu. Myślę, że świetnie się to ułożyło. Co się z nią dzieje? Bez obaw, to tylko zwykły trans. Może się uśmiało obudzić. Teraz Clotylda pomoże nam powstrzymać prastarą klątwę. Spektakularne! Clotyldo, słyszysz mnie? Mistrzu Alariku, nie podoba mi się to. Ona nie oddycha. O matko! No, to niemożliwe, wróciliśmy na czas. Coś poszło nie tak. Clotyldo! O, gdzie jestem? Och, dzięki Bogu, Clotyldo. Słyszysz mnie? To ja, grabarz, twój przyjaciel. Ja? Grabarzu, pamiętam cię. Clotyldo,
Proszę, spróbuj sobie przypomnieć. Necronomicon, prastara klątwa, wampiry, twoja siostra łańcucha. Pamiętasz to wszystko? Przypominasz sobie? Pamiętam ciepły wiatr, krople deszczu, zapach jaśminu. To wszystko. O nie, pamiętam coś jeszcze. Obiecałeś, że mnie poślubisz. Zawiedliśmy. Znowu zawiedliśmy. Bracia mieli rację, jestem bezużytecznym pajacem. Jak myślisz, czemu się nie udało? Nie wiem. Piekło i szatani. Dosyć mam już tych zagadek. Gnębią mnie całe życie. Możemy spróbować jeszcze raz. Czego spróbować? Jej umysł nie wytrzyma. Zresztą to i tak na nic. Wszystko na nic. Przegraliśmy, grabarzu. Miej odwagę to przyznać. Nic nie zatrzyma prastarej klątwy. Możesz co najwyżej nauczyć się czegoś na moich błędach. Nie ma sensu poświęcać się dla innych. Postaraj się tylko przetrwać to, co nadciąga, cokolwiek to jest. Żyj pełno życia, dopóki możesz. Żywe trupy już wkrótce tu będą. Mistrzu Alariku, ja... Co? Chcesz swoją nagrodę? Oczywiście, dla ciebie to tylko kolejna robota. Dobra, weź to jabłko. Jest ze złota. Zadowolony? Tak, dziękuję, ale... Nie dziękuj. Wykradnę to jabłko razem z płaszczem domu Klotyldy. Jedyne, co mogę teraz zrobić, to wrócić do domu i się przespać. Mam nadzieję, że w okolicach domu nie będą czekać na mnie żadne potwory. Dziwne. I stara Klotylda jest królową wampirów. To kto wysłał te potwory, żeby mnie zabić? On zmienił się w nietoperza. On... Tak, jest wampirem. Potworem. Nie bylibyście szczęśliwą parą, uwierz. No właśnie. No właśnie, dobra, ukochany dom. Proszę, proszę. Musicie być zaskoczeni. Wasz Lord Commander mnie uwolnił. Więc miło było was widzieć. Wpadnijcie kiedyś w ogóle. Ale teraz jestem trochę zajęty. Nie przysłał nas Lord Commander, więc zamknij się i chodź z nami. Dziwnie na mnie patrzą. Coś tu jest nie tak. Na pewno nie mam wyboru? Masz wybór. Możesz odmówić i natychmiast cię zabijemy. Możemy nawet pochować twoje ciało, jeśli zapłacisz. To niezwykle kusząca propozycja, ale wolę jednak zaoszczędzić i pójść z wami. Pani Beatrice, powiedziałbym, że to miła niespodzianka, ale... Czy to nie ty próbowałaś przy naszym ostatnim spotkaniu przekonać Lorda Komandera, żeby mnie spalił? Wracajcie do Górskiego Portu, przyjaciele. Zrobiliście, co trzeba. Ty zaś, grabarzu, nie musisz denerwować. Po co przybywać dawne, głupie spory? Chciałbym dać ci drugą szansę na zdobycie mojego szacunku i przyjaźni. A nawet czegoś bardziej intymnego. Jak już mówiłem, nie jestem zainteresowany. Mam swoją ukochaną. Słyszałem już tę gadkę. A i tak zawsze kończy się tak samo. Mężczyźni niczym się od siebie nie różnią. Ale jak wolisz. Mogę zapłacić ci inną monetą. Uratuję twoich jakże cennych uchodźców. Przed żołnierzami Lorda Komandora. Duren jest we mnie kompletnie zadurzony. Jeśli poproszę, sprzeciwi się nawet królowi. A co miałbym zrobić, zakładając, że się zgodzę? Nic niezwykłego. Potrzebuję 5 porcji emulsji śmierci. I czemu sama nie możesz ich przyrządzić? Czarną alchemię trudno się praktykuje w tajemnicy. Nie mogę podjąć takiego ryzyka. Moja reputacja inkwizytorki musi pozostać absolutnie nieskalana. Przynajmniej na razie. Poza tym przygotowanie emulsji wymaga mrocznych mózgów. Szczęśliwie inkwizycja ma więźniów. Spalacie ich razem z mózgami. Chyba, że zginął podczas próby ucieczki, albo... Jezu, jedni ścigani. Naprawdę potrzebujesz tylko tych mrocznych mózgów? Mam w planach coś o wiele ciekawszego. Ich ucieczka pozwoliła mi legalnie osiedlić się w Górskim Forcie i przygotować wszystko do kolejnego kroku. Twój przyjaciel Alaryk nie wspomniał, że to ja podpowiedziałem mu, jak można by było uwolnić więźniów? Nie rozumiem. Na wszystko przyjdzie czas, mój drogi. Po co ci ta emulsja? Emulsja przygotuje ciała żołnierzy z Górskiego Portu do transformacji. Jakiej transformacji? Rozpocznie się od niewielkiego zastrzyku z emulsji pod pozorem leczenia biegunki. Przez kilka tygodni zachodzić będą niewielkie mutacje, a potem po kilku godzinach cierpień ukojenie, cicha śmierć. Później zaś wskrzeszę ich posłusznie i niemal niezniszczalne nieumarłe sługi. O wiele potężniejsze od zwykłych zombie i bez tego paskudnego smrodu. No, prawie. Gule. Gule?
Bóle nie istnieją, wszyscy to wiedzą. Masz rację, ale twoja stara znajoma Klotylda znalazła sposób na obrócenie wymysłu w rzeczywistość. Opracowała rytuał wstrzyżenia guli. Mam zwój z jego zapisem. Użyłam go już kilkukrotnie. A wyniki przewyższały wszelkie oczekiwania. Po co ci te gule? Co ty w tym wszystkim... z tym wszystkim wyprawiasz? Niech to zgadnę, to ty wysłałaś potwory, żeby mnie zabiły. Jak możesz tak mówić? To byłaś ty. Dzięki swojemu śmierdzącemu zaklęciu przez cały czas wiedziałaś, gdzie jestem i co robię. Nieźle, ale nie martw się. Zapach, którego tak nie znosisz, wkrótce zniknie. I to przez ciebie magia, której Alaric użył na Klotyldzie, nie zadziałała. Kilka kropel jaśminowego olejku. Jedna szansa Alarika na powstrzymanie prostarej klątwy przepadła. Bingo, mój drogi. Dziękuję ci za twoje dochodzenie. Obserwowanie twoich bezsensownych wysiłków było co najmniej zabawne. Po co ci te gule? Co ty w tym... co ty w ogóle z tym wszystkim wyprawiasz? To brzmi jak wariactwo. To tak typowe, grabarzu. Kiedy ludzie widzą coś, czego nie rozumieją, nazywają to wariactwem. Ale jeszcze za wcześnie na ujawnienie wszystkiego. Poczekaj troszkę, a twoja ciekawość zostanie w pełni zaspokojona. Co jeśli odmówię przygotowania tych emulsji? No to by było bardzo nieprzyjemne. Zamieniłbyś się z potencjalnego partnera w niepożądanego świadka. I byłabym zmuszona się ciebie pozbyć w najdrastyczniejszy sposób. A później wykorzystam mroczne mózgi twoich znajomych uchodźców. Po tym, jak zginą z ręki ludzi Lorda. Jak widzisz, tak czy inaczej dopnę swego. Wciąż masz jednak możliwość ocenienia kilku osób. Pora, byś podjął decyzję, grabarzu. Zaczyna mnie to męczyć, a ranek nadchodzi wielkimi krokami. Twoje plany są potworne nie liczą na moją pomoc. Jesteś tego pewny? Twoja niedorzeczna duma doprowadzi do cierpień wielu ludzi, w tym twoich. Ile prawdy. Może ona ma rację i tak czy owak znajdzie sposób, a może uda mi się jej jakoś przeszkodzić. Odmawiam, nie licz na moją pomoc. Poznanie ciebie było przyjemnością, grabarzu. Zapamiętam cię takim, jakim teraz jesteś. Poprzez resztę swojego życia będziesz wyglądał jak najbardziej obrzydliwe stworzenie, jakiekolwiek istniało. Skunks! Jest źle. Naprawdę źle. Jeśli to zrobi, to już na zawsze pozostanę skunksem. Fila, to okropny pomysł. Zgadza się. Okropny dla ciebie. Nie, dla ciebie też. Ktoś może przecież złamać twoje zaklęcie. Ale jeśli zabijesz mnie i wrzucisz moje ciało do wody, to wszyscy pomyślą, że zginąłem podczas walki. Nikt nie będzie cię podejrzewał. To interesujący pomysł. Mogłbym przy okazji wyrobić tego wścibskiego kretyna Konkola. Wszystkim wyszłoby na dobre, gdyby ten śmierdzący garbus zginął w więzieniu. Tak, to dobry pomysł. No i co? Żegnaj, mój drogi. Gra się zbugowała. No nie mówcie. Nie żyjesz. Gra się zbugowała. Może być tylko jeden. Mac gracz. Dobrze, brak zapachu. Wrzucając mnie do wody zniszczyła swoje własne zaklęcie. Teraz muszę tylko zdemaskować Beatrice. Powiem o wszystkim Lordowi Komandorowi. Przekonanie go może być trudne. On ją lubi. Ale Konkol jej nienawidzi. Może mógłby mi w tym pomóc. Dobra, moi drodzy, bo trochę przesadziłem z długością odcinka. No jeszcze nie skończymy niestety tego questa. Szkoda, bo... już myślałem, że zakończę to. No trudno, jeszcze jeden odcinek pewno będzie. Więc pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jeżeli filmu grał dla Shiro, a my się widzimy jeszcze jednym, minimum jednym odcinku z Graveyard Keeper. Trzymajcie się. Hej, hej!